Witam, dzień dobry. Tajemnica rozwiązała się. W kilku filmach o kwiatkach pokazywałam coś w pąkach, coś, co jak mieczyk miało wyglądać, ale te pąki były takie dosyć małe. I zobaczcie, jest to rzeczywiście mieczyk, w jakim pięknym kolorze, w taki zieleń wpadający, górna część kwiatów. O, jakie słonko nam wyszło. Szok na te ostatnie pochmurne dni. Tylko teraz źle nagrywa mi się te kolory. Im niżej, tym kwiaty są żółte. Coraz bardziej żółte. Może zajdzie słoneczko zaraz na czas nagrania tego kwiatucha. Zmuszona byłam doniczkę oprzeć tak byle jak, bo kwiatek wygiął się zupełnie w drugą stronę. Zamiast pokazywać swoje piękno, to on do ziemi kwiatki skierował. Teraz widać, zobaczcie, zieleń, to coś pięknego, a to będzie bardziej zielone, jak się rozwinie od tego. Czyli jest to mieczyk. Zobaczmy jeszcze, co on ma z tyłu. Jak stój tutaj, koleżko. I pójdziemy obejrzeć kwiatki, które rozkwitły. Nie jest ich wiele, gdyż już większość zdecydowanie kwitła. I kwitnie nadal. Ale pojawiły się kolejne nowe. Dobrze. Idziemy. A tu bakonik polny. Bo na cykadę to jest to za maleńkie. Zaczyna się rozkwit dali. Ta jeszcze nie kwitła. Ale pokażę ją, jak już będzie w pełni kwitnienia. Bardzo niepozorna. Te dwa krzaki są to dalie z moich nasion, zebranych w zeszłym roku. Zaczynają się pączki tworzyć. Może jeszcze ze 2 tygodnie i zakwitnie. Krynka ponownie rozkwitła. Już pokazywałam jeden film. Wtedy były upały. I bardzo, bardzo szybko przykwitała. Krynum. Cebulę chowamy na zimę. Doniczkę z cebulami. Jochroma. I-O-C-H-R-O-M-A. Tylko ma takie kwiatuszki w tej chwili. Ta czerwona najbardziej podoba mi się ze wszystkich. Ponownie rozkwita dalia, która na początku sezonu kwitła. Ma niestety tylko jedną tą łodygę. Problem jest z zawiązywaniem nasion w daliach, wiecie, ponieważ przez te warunki pogodowe one masowo gniją wręcz. Coś, co się zacznie zawiązywać, zaczyna gnić, potem wysycha i z tego wyschniętego... O, patrzcie, jest tu przykład. I z tego wyschniętego idzie fura pyłu, dymu. Tu jest właśnie taka faza, pleśnie. I dużo nasion, znaczy dużo w większości dali nasiona się nie zawiązały. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oby była sucha pogoda. Sucho. Oby była pogoda odpowiednia. Źle się wysłowiłam. No wielki, wielki żal. I oho, patrzcie. Tu stara się zawiązać dalia nasiona. Próbuję, lecz to jest już spleśniałe. O, pył poszedł. Widzicie, no. No, zobaczymy. Proszę, zobaczcie. Co za nasycony koloryt. Pierwszy raz ta rozkwitła.
ma przepiękne bordowe łodygi. Dali w większości mają zielone łodygi, ale są bordowe, są, można kupić o bordowych. Natomiast do tych bordowych łodyg, aby były dołączone brązowe, bordowe liście, to już jest rzadkość, bo jeszcze z bordowymi łodygami można kupić. Ale o brązowych liściach już jest gorzej. Proszę, coś pięknego. I trzeci rozwija się dopiero. I czwarty. Rzuca się w oczy ten kolor. Dekoracyjna. Dalia z grupy dekoracyjnych. Spójrzcie, tu jest kolejny przykład dali, które nie mogą zawiązać nasion. No żal wielki, bo ja pokładałam w tym nadzieję, że później po wysiewie jakiś ciekawy egzemplarz wyrośnie. Ono widzicie, zobaczcie. To jest zgniłe, z tego nic nie ma. I tak jest w sumie we wszystkich. Brak tej ciepłej pogody. Ho, ho, mieczeki czerwone rozkwitły. Tu zaczyna dopiero. Ale czerwień uderza po oczach. Obok mieczyk abisyński. A ten klasyczny czerwony z białą smugą. Jak go nagrać? No po prostu musiałam wejść. A tu komary gryzą, mimo takiej pogody. Spójrzcie, proszę. Oj, róża. I tu przepiękna, żółta, pachnie. Cudownie pachnie. Odmiana nieznana. Ma ze 20 lat. Kupiona gdzieś na targu. Dawno, dawno temu. Bardzo chorowała. Nigdy nie była tak brzydka jak teraz. Nigdy. Zawsze to była taka roślina wypasiona. No cóż, trudno. Tu mizerna różyczka biała, która... Oj, tato choruje. Szkoda miejsca. Niby niewiele zajmuje tego miejsca właśnie ona. Byle co, byle co. Jakaś taka odmiana chyba do naszych warunków nie bardzo. A tu, proszę, kolego Czarny Heniu, jeśli będziesz widział kiedyś, to tak zakwitła jedna z dali. Ona wcześniej kwitła również w takie pomazańce. Teraz ma dużo czerwieni na dole, biały na górze. A wcześniej było tu pacyna białego, tu czerwonego pacyna. Tak, lubię takie ewenementy. Ciekawie jest. Bo tak to wszystkie od ciebie są czerwone. O, te. Takie. I jedna żółta. O, ona też teraz tu stara się zawiązać nasionka. Taki kolor ma. Rozwija pączek. No i tutaj mieczyki takie same widzę jak te, które pokazywałam. Muszę tutaj przesadzić to wszystko. Lilie. Mieczyki wiadomo, pójdą do wykopania. Ale i w ogóle muszę to wszystko zmienić, co jest do tej pory. Tak wyglądają strąki milina. To jest odmiana gabor
zawiązują się. Ale żeby uzyskać z tego, z nasionka rośliny, to ho, 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 świat i ludzie. Natomiast pierwszy raz milin flawa będzie miał kwiaty. Już miał, przeoczyłam. Tu są jeszcze dwa pąki. O żółto-pomarańczowej barwie to będą kwiaty. I kto pamięta, co to jest za krzew? Hibiskus ogrodowy. Odmiana China Hifon. Proszę wpisać sobie. Na moim kanale sprzed lat jest pokazany od maleńkości. Wiecie, ja nie pamiętam, ale on ma chyba z 5 lat tu u mnie. Z takiego małego 60-70-centymetrowego krzaczka. Coś takiego urosło. Nie okrywam tego kompletnie. Kompletnie. Może ma kwiecia. Bezproblemowy. Nawozu z zero. Nie dostaje nic. Tym razem ogródek jest zaniedbany, bo na arbuzach się skupiłam. Zobaczcie, to wszystko niepielone od wiosny. Ale taki rok. Trudno. Tak wygląda dół hibiskusa ogrodowego. Kolejny zaczyna rozkwitać. Oj, pokażę go później. Ten będzie miał pąki bordowe. No myślę, że tak pod 3 metry ma. 2,50. Oddalę się. Tak, tak, tak. W tym moim zielsku różyczka się ukryła. Przepiękna. Zaniedbana. W przyszłym roku nie będzie takich wariacji warzywnych jak w tym. Wszystko muszę opanować. A w tym roku się zachłysnęłam uprawą arbuzów. Oczywiście będzie to trwało, tylko rozsądniej. Begonia koralowa, tamaja. Cały czas kwitnie. Nie pali już ją to słońce, bo ta begonia nie lubi pełnego słońca, a ja ją wkopałam do gruntu. Musi sobie dać radę. Piękna. I tu jest trzeci z hibiskusów ogrodowych. Tam był China Hifon. Ten bordowy to coś Duke de Brabant, Barbant. A ten nazywa się Ardens. Najsłabiej z nich rośnie. Ale też jest nieokrywane. Ten ma chyba ze 3 lata. Razem z tym Brabantem. Wspaniała roślina. Posadzić i niech rośnie. Mało tego, kwitnie. Nic nie trzeba robić przy tym. Liatra biała. Ta część przekwitła. Od góry jest kwitnienie, tak jak tu. Schodzimy w dół, w dół. Tu są pąki jeszcze. Nasionka zawiązują się. Ja tego nie zbieram. Bylina bezproblemowa wcale nie przemarza u mnie. Nie wiem jak u innych osób. Ona ma nie przemarzać. Także tak. Rozchodnik okazały. Baldachy kwiecia. Bezobsługowy. Nie lubi podiglać z tymi drzewami, tylko rosnąć. I tu. Te drobne, małe dalie są z moich nasion. W zeszłym roku wysiane. Ale tu patrzcie, co to jest. Piękna sprawa. Dalia.
i z drugiej strony do niej podejdziemy. Kaktusowa. Pierwszy raz zakwitła. Obok koleżanki raz pokazywałam ten rodzaj dali, też kaktusowe. Mniejsze kwiaty mają. Za tą dalią, za tymi schowane są dalie, które w tym roku z nasion wysiałam. O lekko brązowawych liściach. Niestety tu nie przebywam w tej części ogródka i często przegapiam zakwit. Już cztery z nich miały kwiaty. W tej chwili jest coś takiego. Tylko jeden kwiat, jeden rodzaj. To są te o bordowych łodygach i nieco brązowych liściach bordowych. Dwa rodzaje z dwóch opakowań, które pokazywałam jak nasiona. Kupowałam chyba to było zimą lub wczesną wiosną. Zimą. Także liczę, że jeszcze uda mi się nagrać. Będę starała się dopilnować kwitnienia tych dali. A tu jakiś pajączek. Wianecznik Red nie ma jeszcze pąków. I Kanna Stuttgart również nie ma pąków jeszcze. Za to tu zjadane ma. O, jest pierwsze uszkodzenie liści przez słońce. To brązowe. Cudowne kolory. A kwiat ma niepozorny, pomarańczowy. I kolejny wianecznik. Hedychium. Begonie koralowe, też tamaja lub albo picta rosea, to samo, oraz albo picta white, białokwitnąca. Rozchodnik o czekoladowych liściach. Kwiat też już inny jest. Nie wiedziałam, że jest bardzo dużo odmian rozchodników okazałych. Różnego koloru mają liście i kwiatostany, baldachy. Tą hortensję mamy trzeci rok. Pierwszy raz wypuściła kwiat, rozwinęła. Pierwszy raz. Nie była okrywana i ona przemarzła. Odradza się. Ta również nie kwitła jeszcze. W tym gąszczu dali lilia jest ukryta, też już kończy kwitnienie, jest w połowie. Tu przekwitły ma kwiatostan, ale tu biała, trąbkowa, z kategorii lilii trąbkowych. A co ona się tutaj szczepiła z dalią? O, taki jest kielich. Za białymi nie przepadam kwiatami. Ale jest jakieś urozmaicenie. Pąk. To pokazywałam już wszystko. Dalia. Ta jest przepiękna. Spójrzcie, jakie połączenie barw. Łodygi, liście, kwiat. Titonia dalej rozkwita. Słoneczniki. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. I tak, idziemy tu. Dalia, przepraszam, lilia, prawdopodobnie odmiana African Quen.
Trąbkowa. Kolejna, przepiękna. Oj, bo jeszcze 2 minuty mogę niecałe nagrać. Wiecie co? Już tak przyspieszam. To pokazywałam. Mieczyki. Słonecznik na nie upadł. I tak wyglądają. Talerzowa to była. Miks z Zoszą kupiony. Aksamitka Marigold, przepiękna, z tych zagranicznych nasion. Ona jeszcze tu jest ukryta za dziwaczkami. O, coś jak chryzantema ma kwiat. Żółta, pomarańczowa. Dopiero rozwija kwiat. Dalia zaczyna kwitnąć i taka krem z różem. Mieczyk, dalia pomarańczowa i bladoróżowa. I zaraz się urwie nagranie. Biało-żółta. To już na polu. Oraz to taka piękna. Kaktusowa. I taka. Oraz katastrofa. Woda się zebrała. Muszę wylać. Arbuz zmiażdży. Na razie. Pozdrawiam.